ma wszystkim, z tej strony Kuba 731, a to jest ponownie Watch Dogs 1. Właśnie przyjechaliśmy na taką, powiedzmy, małą wysepkę, gdzie od razu odblokujemy ostatnią wieżę CTO-su w tej dzielnicy Mad Mail. I podbieramy wszystkie ostatnie przedmioty, kolekcjonerskie elementy. No, przedmioty kolekcjonerskie i różne takie, powiedzmy, aktywności. Wszystkie w całym, właśnie w całej tej dzielnicy. Więc cóż, to bez przedłużenia rozpoczynamy i powoli będziemy wyruszać właśnie do dzielnicy Pauni, gdzie tam będzie ciąg dalszy wątku fabularnego. A przede wszystkim rozpoczniemy tam trzeci akt, właśnie, bo zakończyliśmy w pewnym sensie akt drugi i teraz jak wrócimy do Pauni, to rozpoczniemy akt trzeci, tylko jak odblokujemy ten system CTO-su. Okej, nieważne. Okej, widać, że musimy dostać się tam do tej wieży. Czy da się tutaj przeskoczyć? Nie, tam nie można wejść. Więc musimy z innego punktu się tam dostać. Spróbujmy. Chwila, popatrzmy. Chyba przez te schody musimy. Chyba na te schody musimy zejść. Uwaga! Okej. No i cóż, schodzimy. Może tu jakoś. Okej. Popatrz. Jesteśmy w ogóle nad górą. Okej, tutaj musimy jakoś wejść. I coś tak, trzeba blokować te drzwi. Drzwiczki. Okej, kamera. Gdzie one prowadzą? Okej, wiem, że tutaj jest zablokowane. O, tutaj mamy właśnie lukę w wieży CTO-su. Tutaj mamy tą wieżę. O, tu kamerkę mamy. Okej, możemy od razu to odblokować i proszę bardzo. Mamy odblokowane i możemy wejść. Więc wchodzimy. Dobra, coś tu mamy, nic. No i te drzwi. Zobaczcie, i zostały te drzwi. Te drzwi są kluczem. Okej. Te drzwi są. Okej, jesteśmy właśnie koło tej wieży i jedynie to te drzwi blokują nam dostęp do tej wieży, więc trzeba je odblokować. Chodźmy za linią. Chodźmy. Chyba tutaj będziemy musieli je odblokować. Patrzcie. Okej, tutaj musimy wejść. Akurat jesteśmy właśnie koło tej bramy, do której nie mogliśmy ją otworzyć. Dobra. O, tutaj mamy. O, proszę bardzo, je otwarte. A w taki sposób możemy wejść. Super. Schodzimy. I cóż, odblokujmy w naszą kochaną wieżyczkę. Cudowną, hakujemy ją i co? Odblokujemy nam wszystkie aktywności, które są tutaj w pobliżu. Co my tu mamy? Okej. O, jeszcze tak, jeszcze punkty zdolności jeszcze mamy tutaj do zaliczenia. O, tutaj mamy tak, śledztwo, czyli tę skrzynkę z skrzynki z bronią. Ja, włamanie do CTO-su, okej. Tutaj właśnie naruszenie prywatności. Coś jeszcze. Tutaj są akurat te śledztwa dotyczące handlu ludźmi, ale je na razie nie będziemy wykonywać. I coś tak widzę, że tylko raz, dwa, trzy, cztery. Tylko cztery takie zaznaczone mamy.
tutaj. Więc najwidoczniej pójdzie nam bardzo szybko. No dobra. No to stąd wychodzimy. I idziemy w tą stronę. I z powrotem, bo tam mamy motor. I tylko 4 punkty mamy. No w sumie... No w sumie widzimy te 4 punkty. Więc chyba pójdzie szybko. I bezproblemowo. Dobra, to chodź. No bezproblemowo. Jeszcze bym powiedział jeszcze o takich graczach. Znaczy taki problem z tym, że gra i wątek jednoosobowy jest połączony z tym grą multiplayer. Dobra. Okej, podejdźmy tutaj. O, tutaj mamy właśnie ten garaż z skrzynką z bronią. Będzie trzeba zblokować. To tutaj. Tak jak mówię, musimy to zblokować. Chodźmy. O, tu jest drabinka, wpinamy się. Idziemy za linią. Znajdziemy skrzynkę CTO-su, blokujemy sobie. Dobra, chwila trzeba naokoło. Ta. A jednak nie. Chociaż możemy się tutaj wspiąć. Okej. Okay. O, tak. Proszę bardzo. No i gdzie jest ta... O nie. No to pięknie. Wpadłem do tego punktu, gdzie już byłem. No to jeszcze raz. Okej. Okay. O, tutaj skakujemy konto kolejne. Proszę bardzo. O, i tutaj mamy. Proszę bardzo. Oblokowane. I pewnie możemy już otworzyć ten garaż. Proszę bardzo. Otwieramy drzwi i wchodzimy. Jeszcze chyba będzie nagranie jakieś. Okej, tutaj mamy skrzynkę. O, podnosimy. Okej, sobie pozbieraliśmy troszeczkę surowce do zaciemnienia. O, i ich skanujemy. I będzie chyba kolejne nagranie? Nie. Po prostu od razu odblokowaliśmy to. No i proszę bardzo. Hey, how about a digital trip? What you say? You wanna fly? Okej, tam koleś zaprasza nas do gry, ale na razie nie. No i zeskanowaliśmy. I mamy odblokowaną kolejny kod z tej skrzynki. Możemy teraz, może jeszcze podjedziemy do bankomatu i zeskanujemy sobie kasę. Okej, tutaj mamy bankomat. Skanujemy. To jest na pieniążki. Aha, proszę bardzo. Może jeszcze zobaczyć, czy jakieś jeszcze zostały takie bronie do kupowania, bo jeśli nie, no to będę musiał wydać na nie, na przykład, nie wiem, na nowe samochody, które dadzą mi nowe pojazdy po prostu, żeby dawały mi naprawdę ciekawe, no można powiedzieć, zastosowania. Znaczy, choćby to, że zastosowania to znaczy po prostu w celu na przykład ścigania kogoś, jakie są szybkie, jakie są wytrzymałe, takie coś. No, okej. Okay. To może teraz do... Okej, tutaj na wyspie tylko jeden punkt, czyli elementy do zbierania. Włamanie się do CTO-su. No to co? Włamujemy się. Zobaczymy, jak szybko nam pójdzie. Okej, widzę, że gdzieś na górze to będzie. I tutaj mamy. Na ten budynek. Okej, użyjmy kamery. Kamera. Okej, kamera ta.
Dobra, może nie przez kamerę, ale chyba będę musiał się tam dostać. Przecież na tym poziomie? Nie. Wyżej. Pomyślmy. Nie, tak naokoło to tylko przebiegłem. Popatrzmy, może gdzie... No, tylko okrążyliśmy. A może na to trzeba było wskoczyć? Nie, to by nic nie dało. No, jakoś tutaj trzeba było trzeba będzie wejść. A może to trzeba wysadzić? Nie. Coś tutaj, no. Chwila. Jak by się tam to ja może samochodem spróbujmy. Weźmy ten samochód. Przepraszam. Jak? Serio zrobiłem? Nie, dobra. Wjechaliśmy i teraz na górę, no. Ejdem, no, spinaj. A tutaj jest! A tutaj mamy ten punkt, dobra. W końcu udało się dorwać się do tej skrzynki. Włamanie do CTOS-u. Alright, let's do this. Okej, okay, wskakujemy na motor i hakujemy. Użyjmy kamerki. Okej. Jeden punkt skakowany ze skrzynki. Okej, zostały tylko trzy. Jedziemy do kolejnych. Ja tutaj mam. Tutaj gdzieś mamy. Okej, biegiem, Aiden, biegiem. Chwila. To gdzieś w środku, tak? Da się jakoś tam... Nie. A tutaj to jest! Okej, nie zauważyłem. Ja niestety. Okej. Zostały jeszcze dwa punkty, chyba uda nam się. Mam takie przeczucie. Tutaj. Szybko. Okej. Okay. Cholera. Nie to chciałem. Szlak. No tutaj trzeba przeskoczyć. No i co? No i nic. Nie ma się jakoś tam dostać. Na chwila, przecież tutaj jest winda. Okej, okay. Hakujemy windę. Niech tutaj zejdzie do nas. Okej. Okay. O, proszę. I wchodzimy. O, proszę bardzo. Jedziemy na górę. No szybciej. Ale... Bezproblemowo możemy spokojnie już tam dostrzec do tego punktu i pewnie znowu nagranie nie dostaniemy. Okej. No i cóż, hakujemy! Proszę bardzo. Security team. I see you've all been equipped with your upgraded ID. I can assure you, these
cyber attacks are not a viable threat to the CTOS network or Bloom's research. With our security team on it, I have great faith that we will have a breach-free network in the next month. Okej, okay, kolejne nagranie od Charlotte Gardner dotyczące ewidentnie tego programu CTOS i filmy Bloom. Dobrze. No i jedynie co nam zostały, to tylko te dwa punkty naruszenia prywatności. Czyli to, to oczko, no i to oczko. I chyba w tym i chyba po zaliczeniu już możemy uznać, że no zwyczajnie zakończyć ten odcinek. Dobra, to wyruszamy najpierw do tego. No to jedziemy. No jeszcze skręcimy. Tylko uwaga, żebyśmy nie potrącili cywila. O, jedziemy. Gazu, Aiden, gazu. Uwaga. Uwaga. Dajesz. Okej, jesteśmy na miejscu. I tutaj trzeba jeszcze popatrzmy, czy... Tak, musimy odblokować. Okej, pakujemy kolejne konto. O. A to w pobliżu akurat bankomatu mieliśmy jedną skrzynek. Ale jeszcze dalej idzie. Więc idziemy dalej. Okej, w tą stronę. Kolejne konto. Okej, kamerę użyjmy. O, tutaj mamy. Odblokowujemy, super. Czy to jakoś byśmy odblokowali? O, jeszcze tutaj możemy spakować. Okej, to też również. Dobra. Odblokujmy to. Pakujmy jeszcze to konto. Dobra. Jeszcze bierzmy pieniążki, które nam zostawiono. A te, które wzięliśmy. Dobra. Idziemy. I coś, włamujemy się. Zobaczymy, co nas czeka tym razem. Włamujemy się. So, what button is that? Okay, look. That says Web Explorer. Oh, right. World Wide Web. Yeah, that's right. I want to be able to get all the internets that your sister sent me. Sure, Mom, look, I'm at work right now and I can't spend too much time. Okay, is it open yet? Oh, my Lord. Oh, Mom, what? Look, I'm talking to you through this. What's open? What do you see? I just see a photo of my Mr. Kibbles, which you put in the computer for me last week. Okay. Tutaj mieliśmy taką starszą osobę, która zaznajomia się z taką, powiedzmy, technologią. Jej pomaga właśnie córka. W tych przypadkach tak jest, ale wydaje mi się, że większość takich, powiedzmy, naprawdę starszych ludzi ogarnia tą całą technologię. Tak się właśnie mi wydaje, bo patrząc na moich, bo mam takich starszych krewnych, którzy jednak ogarniają. Dobra, jedziemy dalej i do ostatniego punktu. Coś szybko nam się dzisiaj, coś tak, odcinek będzie bardzo, bardzo szybki. Chodzi o to, że nie będzie aż taki długi. Mogę od razu po tych celach ruszyć do tego systemu CTOS-u fauni, ale zrobię to na inny odcinek. O, musimy skręcić. Dobra, o, tutaj mamy. Ale oczywiście trzeba odblokować.
No to wracamy z powrotem. Dobra. Wow! 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 Okej. No to nieźle sobie zrobiłem karambol. O, kolejna osoba do skakowania. Proszę bardzo. Uuu, dużo pieniążków. To gdzieś w tą stronę, dobra. To jedziemy. O, proszę, oblokujemy. Proszę bardzo. I wracamy do naszej skrzynki, gdzie włamujemy się do kolejnej cudzej prywatnej. O, jeszcze ta. Czy ominąłem tą? Dobra. No i jedziemy. Jeszcze wezmę te pieniądze. Dobra. Jedziemy! Okej, mogę to wypłacić, ale na razie tego nie zrobię, bo akurat nie czuję się, jakby to powiedzieć, zagrożony. Nieco zostawiam. Okej, i włamujemy się. I understand. Leaving him was the scariest thing you could have done, but it'll get better. You know, it feels wrong. You know, this isn't your home, but it can be. It should be. No, don't say anything. Just let me finish. Please, it's taken me months to build up the courage to do this. I was afraid you'd think I was just some creep, but I'm not. I'm here for you. We have to get you healthy. You need to eat. Uznasz mnie za wariata. Człowieku. Serio? No co ty nie powiesz? Ten gostek gada normalnie z manekinem. I w dodatku z kradzionym manekinem. Co jej? Dobra. To było akurat dziwne, ale i trochę śmieszne. Nie, w sumie to chyba nie jest śmieszne. To jest dziwne. Jeszcze kapujmy. Okej, weźmy sobie te pieniądze. O, przepraszam. Dobra. O, nie stał! Nie ma takiego życia. O, proszę bardzo. Hakujemy. Jezu, on gadał z manekinem. Dobra. Tutaj mieliśmy już taką sytuację dziwną. Obrońca, bardzo dobrze. I to chyba był ostatni punkt, ale serio, on rozmawiał z manekinem, którego sam ukradł? Fizjoterapeut. No, było pisane, że jest kolekcjonerem figurek. Ale ja nie wiedziałem, że aż takich. Myślałem, że takich, powiedzmy, związanych z jakąś popkulturą, jak na przykład, nie wiem, z jakiś figurek postaci z jakiegoś serialu lub filmu, na przykład o superbohaterach, ale jeżeli chodzi o takie figurki, jeszcze ukradł je, no ja nie wierzę. Dobra, powiem wam tak, dzisiaj to może zakończymy i chyba zebraliśmy wszystko, co tutaj jest, więc można uznać, że całe matmer od tych punktów kolekcjonerskich i od tych wież mamy zaliczone. No i została nam już ostatnia dzielnica w Chicago, czyli Pawnee. Tak, czas na powrót do Pawnee, powrót do, no można powiedzieć, do
do miejsca, które wzbudza będzie Aidenowi, jakby to powiedzieć, no cóż, niespokojne wspomnienia z jego przeszłości. Wiadomo jakie. Więc możecie oczekiwać, że w kolejnym odcinku wyruszymy tam. Okej, ode mnie to będzie na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. I cóż, i zobaczymy na dalsze losy Aidena przy tym wyruszeniu do Pauni. Dobra, to co, kończymy. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i będziecie oczekiwać na kolejnych materii, na kolejne materiały z tej gry. I cóż, życzę wam miłego dnia. Na raja, spadam! Boom!